ciężar gatunkowy tego pojedynku dla niego był pewnie duży, no bo właśnie lokalna społeczność przyszła oglądać Krystiana Blezienia. Największe zaskoczenie dzisiejszej gali dla ciebie? Ja trochę nie doceniałem po pierwszym występie Mateusza Szefela. Ciekawy jestem tego matchmakingu kolejnego dla Szymona Bajora. Czy ten pojedynek oddalił go od Arka Wrzoska? Ja już ostrzę sobie apetyt na konfrontację z Jakubem Wikłaczem. Krzysiek i też wielokrotnie podkreślał, że nie chce w tym momencie rozmawiać z Arturem Szpilką. Dobrze, wiesz, jako człowiek też organizacji. No, że szukamy dymów, tak? Twoje emocje na tydzień przed fejmem na Narodowym? Niepewność, dużo znaków zapytania. Czy wybierasz się do Szczecina 22 września na pierwszą galę organizacji Banda? Lody Sokołowski. Lody inne niż wszystkie. Sprawdź naszego TikToka i przekonaj się sam. Czołem brygada, Karol Garncarz z tej strony. My już po KSW 97 w arenie Jaskółka w Tarnowie. Maciek Turski obok mnie. Cześć. Dzień dobry, Maćku. Witam serdecznie. Emocje za nami. Słyszymy też doping i tak naprawdę wsparcie dla Szymona Bajora, który finalnie w main evencie kończy tę galę z porażką, ale tak na gorąco. Twoje spostrzeżenie dotyczące dzisiejszego debiutu w Tarnowie tutaj w Małopolsce w polskim biegunie ciepła. To po pierwsze, jeśli chodzi o sam obiekt, bardzo przystępny, bo wydaje mi się, że gabarytowo odpowiedni dla takiej miejscowości o takich rozmiarach, jaką jest Tarnów. Dodatkowo też pochwała dla tego obiektu, bo zdał egzamin, jeśli chodzi o utrzymanie odpowiedniej temperatury, a nie zawsze się to udaje. Dzisiaj naprawdę... W golfie wytrzymałeś to. Tak, ale taki cieniutki golf, natomiast naprawdę fajny klimat, jeśli chodzi o tę halę, ten obiekt. Także jeśli chodzi o samą infrastrukturę, jak najbardziej na plus. No i wydaje mi się, że też rozpiska, która sypała się z każdej strony, od A do Z, sporo pracy było mieli. Trochę pH, tak, dyrektor sportowy organizacji KSW Wojsław Rysiecki, natomiast ostatecznie udaje się to dopiąć 9 pojedynków i wydaje mi się, że jeśli mamy porównać te oczekiwania związane z możliwościami tej rozpiski i oczekiwaniami kibiców do tego, co zobaczyliśmy w klasie, to zdecydowanie ta druga strona wygrywa i ta rzeczywistość okazała się naprawdę sympatyczna dla kibiców i fanów sportu walki. Myślisz, że ci, którzy tutaj w Tarnowie pierwszy raz mieli okazję zobaczyć KSW, będą chcieli po tym dzisiejszym wydarzeniu przyjść powiedzmy za rok, bo Martin wczoraj w rozmowie ze mną powiedział, że na pewno wrócą do Tarnowa. Wiesz, no patrząc nawet na to, że dzisiaj w rozpisce zabrakło największych gwiazd lokalnej sceny MMA, bo mówimy tutaj o Andrzeju Grzebyku, który pewnie by przyciągnął swoich kibiców. Był Krystian Bleźnik, który już ściągnął sporo kibiców na ten obiekt Jaskółki. Zabrakło także Roberta Ruchały, który przecież zawsze był magnesem lokalnej społeczności, bo pamiętamy tę galę w amfiteatrze w Nowym Sączu, trenujący zawodnik na co dzień w Krakowie. To jest nieopodal, bo przecież 80 kilometrów i ta komunikacja... To jest ten plus, że tak. Jest pomiędzy Rzeszowem, no i to jest ta komunikacja z Krakowa i z Nowego Sącza jest naprawdę tutaj, dobra, sam korzystałem z tej regionalnej kolei, także naprawdę blisko i sympatycznie można tutaj przemieścić się ze stolicy Małopolski. A kiedy ty ostatni raz w ogóle w Tarnowie byłeś? Bardzo dawno, właśnie sobie to uświadomiłem, że nie pamiętam dokładnie roku, wizytowałem tutaj raz chyba i to naprawdę były odległe czasy, także jak tutaj przyjechałem, zobaczyłem taki fantastyczny obiekt, to przyjemnie się przyjeżdża do tych mniejszych miejscowości i też właśnie to zainteresowanie mniejszych miejscowości, to jest duże miasto, natomiast no, mniejsze w porównaniu do tych centralnych ośrodków, jeśli chodzi o Polskę i największych miast, w których często wizytowała organizacja KSW, natomiast no, też te społeczności mniejsze, jeśli chodzi o tę publikę i rzadziej odwiedzane przez organizację KSW, są właśnie pożądane przez kibiców. Dzisiaj też to widzieliśmy na arenie. Bardziej doceniane? Tak? Tak mi się wydaje. Złaknione po prostu tej rozrywki na własnym terenie. I dzisiaj to widzieliśmy. Krystian Bleźń to był jedyny, może nie jedyny, ale bezpośrednio z Tarnowem jedyny związany na tej karcie zawodnik, bo mimo że Krystian z Dębicy to trenuje w MMA Legion Team Tarnów, pozytywnie zaprezentował się, jeśli chodzi o debiut tutaj w KSW? Ciężar gatunkowy tego pojedynku dla niego był pewnie duży, no bo właśnie lokalna społeczność przyszła oglądać Krystiana Blezienia, licząc, że da im to zwycięstwo, dał to zwycięstwo. Nie był to łatwy pojedynek, bo Alvin Loweński, debiutant też w organizacji KSW, niewygodny stójkowo, z dobrymi warunkami fizycznymi, bywa pasywny w swoich pojedynkach, dzisiaj to widzieliśmy. Walka na pełnym dystansie, ale Krystian Bleźń to jest dawca emocji. Jak on wchodzi do walk, to niezależnie od tego, czy to jest pojedynek zakończony przed czasem, czy walka na pełnym dystansie, to te pojedynki potrafi dawać widowiskowo i tak też było dzisiaj. Najważniejsze chyba dla Krystiana jest to, że ten pojedynek ostatecznie na jego korzyść. Czekamy na kolejne wyzwania, bo ten pierwszy test w organizacji KSW zdał pozytywnie. Największe zaskoczenie dzisiejszej gali dla ciebie? Nie wiem, czy zaskoczenie, natomiast ja trochę nie doceniałem po pierwszym występie Mateusza Szefela, chociaż oglądałem jego z pojedynków sporo. Dzisiaj naprawdę wyglądał jak rasowy ciężki, wykorzystywał te atuty. Dodatkowo przy tych gabarytach naprawdę szybki i dynamiczny na tle mniejszego Szymona Bajora. No i kapitalny debiut, jeśli tutaj mamy zaznaczyć postać taką wyjątkową, to Bruno Azevedo, bo obserwowałem
trenowany przez dyrektora sportowego organizacji KSW Wojka Rysiewskiego dłuższego czasu. Miał debiutować w konfrontacji z Sebastianem Przybyszem. Tutaj wchodzi jak po swoje, z rozpędzonym Oleksiejem Poliszczukiem. Pokazuje, że jest gościem, z którym trzeba się liczyć. I wydaje mi się, że tym występem dzisiaj zapewnił sobie miano pretendenta. I ja już ostrzę sobie apetyt na konfrontację z Jakubem Wikłaczem, bo takie parterowe boje w zupełnie różnych stylów mogą naprawdę dać nam fajerwerki. Być może na gali KSW 100. Kto wie? To był występ, który zrobił zdecydowanie wrażenie. Muslim Tulszajew potwierdza, że jest zawodnikiem piekielnie niebezpiecznym, z dobrymi warunkami fizycznymi w kategorii półśredniej i potrafi robić z tego użytek. Widowiskowo walczący zawodnik. No i nokaut Wiktorii Czyżewskiej. Wydaje mi się, że to jest wisienka na torcie, bo w żeńskim MMA takich skończeń nie widzimy zbyt wiele. Natomiast ta akcja przygotowana od A do Z w fantastycznym stylu. Czwarta wygrana Wiktorii, czwarta wygrana w pierwszej rundzie. Jeśli chodzi o kobiece MMA, takich statystyk nie ma wiele pań. Także tutaj naprawdę 20-latce z Końskich warto się przyglądać. Powiedz mi jeszcze jedno, bo mówiło się o tym, że jeśli dzisiaj Szymon Bajer wygrywa, to może być blisko pojedynku z Arkiem Wrzoskiem. O tym się już od jakiegoś czasu mówiło. Trochę się to niestety oddaliło, bo takie starcie naprawdę myślę, że mogłoby grzać. Ten pojedynek nawet był proponowany Arkowi Wrzoskowi na tę galę. KSW 97 ostatecznie drobne problemy zdrowotne spowodowały, że do tej walki nie doszło. Był też proponowany Szymonowi Bajerowi, podobno Stefan Wojczak, ostatecznie zestawiony na galę w Czechach dla Michała Martinka. Też były jakieś problemy ze stopą. Właśnie ciekawy jestem tego matchmakingu kolejnego dla Szymona Bajora. Czy ten pojedynek oddalił go od Arka Wrzoska, czy jednak być może nawet przybliżył, bo dla Arka Wrzoska cały czas to będzie piekielnie trudny test i byłby piekielnie trudny test. Natomiast właśnie nie wiem, czy bliżej być może jest do konfrontacji Arka Wrzoska z Szymonem Bajorem właśnie po takim rozstrzygnięciu, czy bliżej jest do konfrontacji na przykład Mateusza Szefela z Arkiem Wrzoskiem, bo wymiany stójkowe pomiędzy Wrzoskiem a Szefelem też mogłyby dać kibicom spore emocje, a byłby to cenniejszy, patrząc aktualnie na sytuację w rankingu, cenniejszy skarb dla Arka Wrzoska w rankingu. Jeśli budować pozycję Arka w kategorii ciężkiej, to być może bardziej zestawieniem z Mateuszem Szefelem. Nie wiem, no jestem ciekawy, jak to zestawią włodarze, właściciele organizacji KSW i dyrektor sportowy, jaki mają na to pomysł. Natomiast pewnie plusy znalazłyby się i jednego, i drugiego zestawienia. Czy telefon Artura Szpilki do Krzysztofa Diablo-Włodarczyka oddalił od ewentualnej walki na KSW 100 pomiędzy tymi dwoma panami? Wydaje mi się, że na KSW 100 do takiej walki raczej nie dojdzie. Poza tym w MMA pierwszy pojedynek jest niemożliwy i podkreśla to wielokrotnie Krzysztof Diablo-Włodarczyk. Dla mnie telefon trochę niepotrzebny i pewnie zaskoczył trochę Krzysztof Diablo-Włodarczyka, bo uważam, że ma swojego przeciwnika na tę galę Krzysiek i też wielokrotnie podkreślał, że nie chce w tym momencie rozmawiać z Arturem Szpilką. No, dobrze, to wiesz, jako człowiek też organizacji. Może szukamy dymów, tak? Szukamy okay. Jakiejś iskry przed tym narodowym. No, nie wiem, czy to tak. Wierzysz w to, że Szpilka sam z siebie nagle wziął telefon i zadzwonił do Diabła? Nie, to organizacja wykonała ten telefon z pewnością, szukając właśnie takiego troszeczkę zaognienia sprawy i podkręcenia atmosfery i podgrzania atmosfery przed tym pojedynkiem. No, ale widzieliśmy, jak zareagował na to Krzysiek, nie chcąc wymieniać nawet przez chwilę słów i zdań z Arturem Szpilką. Ja tylko zdradzę, że właśnie Krzysiek podkreślał, że jeśli ma dojść w ogóle do konfrontacji z Arturem Szpilką, to pierwszy pojedynek tak, ma się odbyć tak. W boksie. Także tutaj na KSW 100 raczej. Ale wiesz, dobrze wiemy o tym, jak to czasami w naszym półświatku, że tak powiem, sportowym wygląda, że te obietnice czasami idą. Ale chciałbym to zobaczyć. Nie, no, chciałbym nawet dwa pojedynki zobaczyć. Pierwszy właśnie w boksie i to najlepiej na małe rękawice, nie, ja szczerze, a potem druga walka w MMA. Ja szczerze mam nadzieję, że jeszcze Szpilkę zobaczymy w boksie, że to jakby nie jest takie goodbye na forever, że jeszcze namówimy go na jakiś pojedynek, że znowu te rękawice ubierze, bo powiem szczerze, no mimo wszystko szpila to szpila i pięciarz. Twoje emocje na tydzień przed fejmem na Narodowym? Niepewność, dużo znaków zapytania, natomiast też rozmawiając z organizacją Fame i z przedstawicielami tej organizacji, wiem, że jest przygotowanych sporo niespodzianek produkcyjnych i to jest taka gala dla fanów Fame'u, na której warto być, bo dzieje się coś historycznego. Pierwsza wizyta, wiadomo, długo wyczekiwana, jeśli chodzi o organizację na Stadionie Narodowym. Wiele osób zastanawiało się, czy w ogóle do tego dojdzie. Ta sytuacja przyszła trochę i szansa znienacka. Decydują się na taki ruch, mając mało czasu na przygotowanie tej gali. Natomiast produkcyjnie to jest wydarzenie, które jest ciekawe nie tylko do oglądania, jeśli chodzi o to, co dzieje się w klatce, ale także sporo fanów na trybunach. Także wydaje mi się, że po prostu warto być na tym wydarzeniu, podobnie jak było też przy okazji gal na Stadionie Narodowym organizacji KSW. Kto starcie? Był, to nie żałował. Byłem dwa razy, nie żałowałem, absolutnie. Starcie, które ci najbardziej elektryzuje na tej karcie?
jeśli miałbym wskazać tylko jeden pojedynek, o, na przykład pojedynek Normana Parka z Pawłem Tyburskim. Tak, to jest pojedynek, tak, bardzo ciekawy, tym bardziej, że te formuły mieszane. Tak. To jest walka. Cały czas mimo wszystko, że uważam, że ten pojedynek mógłby odbyć się trochę wcześniej, Marta Linkiewicz z Karoliną Mowczarz. Ja byłem zdziwiony ogólnie, że to jest K1 małe rękawice, bo mówiło się o tym, że Marta zyskuje, że jest coraz lepszą już zawodniczką, tak ją nazywali, a tu nagle no mimo wszystko nie jest to starcie w MMA, tylko K1 małe rękawice. I tutaj nie powiedziałbym, że Karolina Owczarz jest jakąś zdecydowaną faworytką. Też bym tego nie powiedział. Jestem ciekawy, jak podejdzie Kasiusz do starcia z Tomkiem Adamkiem, bo z Tomkiem miałem okazję porozmawiać. Wiem, jak jest zmotywowany, jak mocno poirytowało go zachowanie. Od dawna ma tę iskierkę, Kasiusza, której jest, nie miał chyba. Jak Tomka nikt nie zapalił przez długi czas, to w tym momencie go zapalił i dlatego zastanawiam się, jak podejdzie do tego Kasiusz, czy będzie unikał tej walki, czy jednak wyjdzie na konfrontację. Jak wyjdzie na konfrontację, to może się to skończyć dla niego szybko i brutalnie. Dzisiaj Mateusz Borek, rozmawiałem przed galą, powiedział z dużym spokojem w oczach, że ja mam szczerą nadzieję, że to będzie trwało pełny dystans, że będzie karcony za każde słowo, które powiedział. No, Kasiusz też zaszedł trochę za skórę Mateuszowi Borkowi, chociaż w ostatnich wypowiedziach już troszeczkę ostrożniej do tego podchodzi, bo w sumie Mateusz w żaden sposób go nie prowokował żadnymi wypowiedziami, a sprawa toczyła się i Kasia akurat pyskaty jest, więc... Tak. No, tutaj tak szukał punktu zaczepienia Kasiusz Rzeziński. Ja lubię Kasiusza prywatnie, natomiast wiadomo, jak medialnie to się wszystko odbywa, jeśli chodzi o gale frikowe. No, jestem bardzo też ciekawy tego turnieju, bo ten turniej zawsze rządzi się swoimi prawami. Wiem, że w ekspresowym tempie ma zmieniać się ta arena walk, bo to jest też istotny element i istotna sprawa, nad którą pracowała organizacja Fame, aby to wszystko odbywało się w zaledwie kilka minut. Troszeczkę większa ta rzymska klatka niż widzieliśmy do tej pory, natomiast no, te przęsła, niektóre aluminiowe, niektóre stalowe, to ma się odbywać w specjalny sposób, także nawet myślałem, ten proces można obserwować z zaciekawieniem. Ja myślałem, że będzie klasyczna klatka i zaraz obok będzie klatka rzymska. Nie, to właśnie 4 minuty chyba ma trwać ten cały proces zmiany dużej klatki na małą. Niektóre przęsła mają być ruchome, niektóre stałe, także tutaj to oby wszystko jest zaplanowane. Oby się nie kończyło jak w wrestlingu, bo czasami tam też przęsła tak wyskakiwały razem z zawodnikami. To raczej wszystko jest zabezpieczone od A do Z. Zresztą to będzie duża produkcja, bo organizacja Fame wchodzi na PGE Narodowy już w poniedziałek i od poniedziałku będą trwały prace nad budową tej dużej kilkadziesiąt areny. Tirów, dużego, tak, 60. Dokładnie 60. Ostatni rekord chyba należał, jeśli chodzi o produkcyjne takie zabezpieczenie sprzętowe, 17. To było podczas gali Fame 10 w tym wyjątkowym anturażu w drugiej hali, jeśli chodzi o hotel Double Tree by Hilton, w klubie Wytwórnia. Ta inna, wtedy niestandardowo wybrana sala w tym klubie. No tutaj jest 60, to jest kilkukrotnie więcej, ponad 3 razy więcej tego sprzętu do przygotowania samej produkcji. Także tutaj pod tym kątem to będzie naprawdę ciekawe przedsięwzięcie. I ostatnie pytanie, czy nie brakuje ci nazwiska niestandardowego, które nie było związane do tej pory z Federacją Fame, bo postawili włodarze na te dobrze znane twarze, które już kilkukrotnie pojawili się w ich klatce. Czy nie brakuje ci po prostu kogoś, kto byłby takim zaskoczeniem, kim na przykład, może nie w pełnym tego słowa znaczeniu, ale mimo wszystko dla mnie był na przykład Filip Heiser, bo to była taka postać totalnie wzięta z czapy, która elektryzowała totalnie inne środowisko i sprawiała, że to trochę wypływało na jeszcze głębsze wody. Ja się zastanawiałem, jaki potencjał marketingowy jest Filipa Heisera, chociaż te jego wypowiedzi na konferencji odbiły się szerokim echem i pisało o tym mainstreamowe media i o jego decyzji. O tym mówię właśnie. Troszeczkę takiej pełnej hipokryzji, bo sporo osób wypominało mu jego poprzednie wypowiedzi na temat freaków, ale kto w tym świecie nie jest chociaż trochę hipokrytą, to wydaje mi się, że takich osób jest naprawdę niewiele. Nie wiem, wiesz co, wydaje mi się, że też ta gala na Narodowym rządziła się swoimi prawami i też podkreślał to Krzysztof Rozpara w swoich wypowiedziach, że jednak kreując i zestawiając pojedynki na tę galę, trzeba było być ostrożnym pod tym kątem, że na ten obiekt kiedyś może będziemy chcieli wrócić. Jeśli pójdziemy po bandzie w 100%, to być może te wrota PGE Narodowego dla nas się zamkną i dla dużych obiektów, a chcemy trochę iść w cywilizowany bardziej świat i niektórych tematów, niektórych zestawień unikać. Jak to się sprawdzi, zobaczymy. No wiemy, że frekwencyjnie być może zabraknie trochę do kompletu. Ta kubatura maksymalna ma wynosić około 49 tysięcy i na tyle miał być zestawiony ten obiekt. Wiem, że około 40 może być. Zobaczymy, czy uda się wypełnić jeszcze przez ten tydzień ten obiekt do samego końca. Przypomniała mi się jeszcze jedna kwestia. Czy wybierasz się do Szczecina 22 września na pierwszą galę organizacji Banda? Właśnie, kurczę, jest trochę, mam trochę dysonans rozpoznawczy, jeśli chodzi o ten nowy projekt, bo to ma być gala pełna kontrowersji.
i szczerze powiedziawszy, no właśnie, i zastanawiam się, w którym kierunku to pójdzie i jak to będzie zestawione. Oczywiście współpraca z organizacją Fame, nie wiem, no pewnie przy okazji PGE Narodowego i Gali Fame 22 Ultimate będzie sposobność porozmawiać o tym, czy to z Michałem, czy z przedstawicielami organizacji Fame, jak to wszystko ma wyglądać produkcyjnie, czy gdzieś też, nie wiem, widzą moją osobę w tym projekcie i czy ja będę sam zainteresowany, także no zobaczymy, jak to się wszystko potoczy dalej. Maciek, dziękuję za dziś. Dziękuję również. Bardzo miło. Lody Sokołowski. Lody inne niż wszystkie. Sprawdź naszego TikToka i przekonaj się sam.